Phantom LSD. Tak jest, to już jest 14 odcinek Ligi Szyderczych Gentlemanów i kończymy ligę, ale nie kończymy sezonu żużlowego. Jedziemy z 14 kolejką PGE Ekstraligi. Zanim jednak przejdziemy do omawiania kolejnych spotkań, przedstawimy naszych dzisiejszych gości i waszych gości, bo mamy debiut dzisiaj w LSD. Krzysztof Frączek, ambasador PGE Ekstraligi z Gorzowa. Cześć Krzysiek. Dziękuję bardzo za zaproszenie i witam wszystkich. Mateusz Dziopa z bratem Ziemowitem z redakcji Dziopes and Dziopes. Kłaniamy się, my jesteśmy wytwórnią sucharów. Dzisiaj w podwójnej wytwórnia sile, więc będzie ciężko. Dobrze, no i z Krakowa Tomasz Kania, tygodnik żużlowy. Cześć Tomek, strasznie masz ciemno, więc może dodaj trochę lampy. To się zaraz pojaśnię, cześć. Tomek się pojaśni, a my w tym czasie zajrzymy do Zielonej Góry, tam Paluba Zielona Góra, albo nie, najpierw jeszcze wyniki tej kolejki 14. Paluba Zielona Góra, od tego meczu sobie zaczniemy, 51-39 z grupą Azoty Unią Tarnów. Tarnów żegna się z Ekstraligą znowu. Czogo Unia Leszno wygrywa 55-35 z Peter Spartą Wrocław. No i Getwell Toruń 55-35, taki sam wynik z faworyzowanym przecież Gorzowem, ale to będziemy, pomęczymy trochę właśnie Krzyśka. Najpierw zobaczcie, co się działo w Zielonej Górze w trakcie i po meczu i wypowiedź Pawła Barana. Pani, że te zawody tak przyleciały, ale niestety z przykrością dla nas żegnamy się z Ekstraligą. To krótko, jeśli można teraz, jak pan widzi przyszłość żużla w Tarnowie w tym momencie, tak? Nie, naprawdę to nie jest pytanie na teraz i na pewno nie do mnie. I tak oto Paweł Baran, zapytany o swoją przyszłość, o przyszłość żużla w Tarnowie, stwierdził, że to pytanie już nie jest do niego, zresztą to właśnie było słychać. Wiemy, że od wtorku Paweł Baran nie jest już trenerem grupy Azoty Unii Tarnów. No i Tomek, jak skomentujesz tą decyzję prezesostwa klubu z Tarnowa, tobie najbliższego? Idzie od zmian. Zawiało wiatrem zmian w Zielonej Górze, zawiało i w Tarnowie i to było do przewidzenia. Cel był przed sezonem postawiony jasny, cel nie został osiągnięty i niestety żegnamy Pawła Barana i Mirka Cierniaka i czekamy na nowych trenerów. A na tym rynku za bogato nie ma, więc będzie ciekawe. No właśnie, tak nieoficjalnie mówi się, że Tarnowie już jest tam dogadane wszystko, tylko tego nazwiska nie możemy poznać. Czesław Czerwicki, może odkopiemy w Tarnowie takiego pana? Zobaczymy, bo tak naprawdę, jak tak się zastanawialiśmy nawet w drodze powrotnej z Zielonej Góry, no to nawet gdzieś padały nazwiska Mariana Wardzały, Jacka Rępały, tak z tego lokalnego tarskiego podwórka, Czesława Czernickiego, Jacka Gajewskiego, więc no ja jestem ciekaw, bo akurat w Tarnowie się jeszcze ta karuzela nie rozkręciła. Zobaczymy jeszcze, kto z tej karuzeli spadnie. Mateusz, przechodzę teraz do ciebie. O tej zmianie w Tarnowie tak naprawdę zaskoczeniem była dla obserwatorów spoza tego miasta? Wiesz co, ja ci powiem, udzielę takiej odpowiedzi, która zawsze przechodzi na studiach. To zależy, bo tak naprawdę z jednej strony już znamy ten schemat nie tylko w żużlu, bo w żużlu jest chyba też dosyć znany, że jak nie idzie, to po sezonie, prawda, się żegnamy. W co niektórych klubach piłkarskich tak się dzieje po pierwszych kilku kolejkach, no ale to jednak, prawda, jednak domena naszej piłki kopanej. My tutaj się zajmujemy żużlem, o żużlu mówimy, więc na tym się powinniśmy koncentrować. Tak się zastanawiam. No właśnie, no bo tak jak wspomnieliście już, nie ma dużego pola manewru, jeśli chodzi o wybór.
Taka rozala ma mało miejsc po prostu, nie? Tak jak w Ekstraklasie, tam się żonglują czasami, tu zwalniają, tu wsiada, to tak też podobnie może być. Nie ma za bardzo takiego pola manewru. No właśnie, ja się zastanawiam, co będzie z Adamem Skórnickim, ale biorąc pod uwagę jego przeszłość i dorobek w funkcji szkoleniowca, no to nie wiem, czy to byłby dobry wybór. Przydałby się Tarnów z powrotem, no nie powiem. Ja tutaj... Sporo osób wiem, że bardzo liczyło na to, że stanie się inaczej niż się stało, ale trzymamy się tego jak jest i co, no i tęsknimy. Ja miałem zawitać do Tarnowa i nie zawitałem i teraz musiałem awansować, żebym zawitał po prostu. Albo przejechać się na dobry mecz pierwszej ligi, czemu by nie? No zobaczymy. Zobaczymy, na ile czas pozwoli. jakby się dekoder Polsatu zepsuł, to zapraszamy. Krzysiek, no to pytanie do ciebie, pytanie, może prośba o komentarz, no wychodzi na to, że derby będą. To tak naprawdę chyba największy sukces Falupasu z waszej perspektywy. Dokładnie tak, tak zdradzę małe szczegóły, jak nagrywaliśmy Smak Żużla po gorzowsku, w rozmowie z prezesem, z Morą, strasznie ubolewał nad dolą Falubazu i bardzo chciał, żeby Falubaz wykaraskał się z tego dołu tabeli. No na szczęście tak się stało, mają barażem, oby udało mi się w barażach przejść wicemistrza pierwszej ligi. Jak to sam prezes zaznaczył, do klubowej kasy z takich debów wpływa 300 tysięcy złotych, także to nie jest mało. Ciekawe było to, co Piotr Potasiewicz powiedział nam po meczu w kontekście jego przyszłości. Posłuchajcie. Pod kątem przyszłego roku są jakieś rozmowy tutaj prowadzone? Ja nie wiem, jak się to wszystko potoczy. Nie wiem, czy będę jeździł w Zielonego Grzyba w przyszłym roku. No, mam kontrakt ważny, ale nie ma kontraktu, którego można by nie rozwiązać, także... Trochę nas ta wypowiedź Piotra Protasiewicza jednak zaskoczyła. Zaskoczyła i zaskoczeń w Zielonej Górze może być chyba jeszcze trochę więcej, bo coś tam o Patryku Dudku się przebąkuje, gdzieś tam w kontekście Lublina były jakieś głosy. Teraz chyba jeszcze ojciec Patryka dorzuca do pieca, więc... Może być ciekawie, chociaż Patryk Dudek twierdzi, że już rozmowy jakieś tam rozpoczął, ale Mateusz tutaj kręcił głową strasznie, że zaraz by mu tam te kręgi szyjne postrzelały, więc słuchamy, Mateusz. Znaczy, powiedzmy tak, jeśli już wspomniałeś o tych wypowiedzi, tam Sławomir Dudek mówił, że rozmowy trwają 2 miesięcy i niektóre osoby z klubu, z szefostwa zachowują się dziwnie. A to, że Patryk Dudek robi objazd po Polsce tak mniej więcej latem, wakacje, i to nie chodzi o jakieś kurorty nadmorskie, żeby odpocząć. Albo pielgrzymka do Częstochowy, bo jest w sierpniu. No tak, tak, tylko nie trafia na Jasną Górę, tylko gdzieś tam. Busy wszędzie, a myślę, że ten hashtag możemy już aktywować coroczny, bo to już się zaczyna dziać. Mnie zaskoczył Piotr Protasiewicz, ta wypowiedź, jeśli mogę do niej chwilowo wrócić, bo... Proszę. No to jest chyba taki... No nie chcę powiedzieć ci, że... No lider pod względem, nie wiem, statystycznym, no powiedzmy sobie szczerze, że to nie był jego sezon. Końcówka może i, ale ogólnie na przestrzeni całego sezonu, ale postać ważna dla Zielonej Góry. No taki symbol troszeczkę tej drużyny, więc to jest zaskakujące, ale to tylko pokazuje, że nie dzieje się dobrze, że nie ma dobrej atmosfery. A jeśli nie ma dobrej atmosfery, no to potem bywa różnie. No Piotr jednak powiedział też, że tak naprawdę ten temat zostawia na boku, bo raczej on nie jest pewny, co się może wydarzyć. No ale takie opcje są, tak, że nie ma kontraktu, którego nie można rozwiązać, tak te słowa padły. Kończąc tą przygodę z Ekstraligą, tak chciałbym zobaczyć, znaczy usłyszeć od Krzyśka, czy rzeczywiście jest takie przeświadczenie w rejonach lubuskich, wielkopolskich, kujawsko-pomorskich, że ten Tarnów jak spada to jest dobrze, bo daleko na przykład. Nie możemy patrzeć względów odległościowych, bo no, równie dobrze w Tarnowie parę lat temu był mistrz Polski, tam też trzeba było jeździć, dostać bęcki i wrócić do domu. Także to nie ma znaczenia.
może kibice, dla nich to jest wyprawa, tak po przekątnej od Gorzowa do Tarnowa jest trochę daleko, ale to nie jest jakiś taki wskaźnik, że trzeba wypchnąć Tarnów, no bo on nie leży odległościowo. My tu w Tarnowie chcielibyśmy, żeby spadł Grudziądz, Toruń, Zielona Góra, Gorzów. Byśmy sobie z Rzeszowem jeździli, Lublinem i Częstochową. No nie, no oczywiście. Cross, może zamknijmy cross. Ligę może. Dobra, no mimo wszystko, tak już wyprzedzając trochę fakty, zrobimy po całym sezonie będą takie odcinki podsumowujące każdą z drużyn ekstraligowych i będzie odcinek poświęcony na przykład tylko Tarnowowi, Grudziądzowi, Toruniowi, więc będziemy sobie omawiać to szczegółowo. Unia Tarnów spada z PG Ekstraligi. Mimo wszystko w dobrym stylu, 10 punktów zdobytych to jest więcej niż zapowiadało 99,9 ekspertów żużlowych i komentatorów. No cóż, tak naprawdę brakło jednego punktu w Toruniu, który dałby baraż. No i tyle. Tak to się kończy ta przygoda. Wstydu nie było ze strony tarnowskiej. Falubas jedzie dalej. A my przenosimy się do Leszna, bo tam się działo. No działo się, o. No cóż, przegraliśmy dzisiaj wyraźnie. Duże problemy z dopasowaniem się, ze sprzętem jeszcze ciągle, głównie u Maxa Frika. No, Unia Leszno jest bardzo mocnym zespołem, że nie ma o czym dyskutować, potwierdzili to w tej rundzie zasadniczej. 55-35 w ogóle Unia Leszno wbrew niektórym komentarzom przegrała. Przepraszam, wygrała z latem Spartą Wrocław wysoko, 20 punktami. Mateusz mówił nam przed programem, że chce się poznęcać trochę nad Wrocławiem, więc damy mu teraz pole do popisu. Wiesz co, ja muszę chyba, musimy inaczej to ubrać słowa, tak mi się wydaje, bo mnie potem nie wpuszczą do Wrocławia. Ale to tak trochę żartem, puszczam oko. Do moich serdecznych przyjaciół z Wrocławia bardzo was pozdrawiam, no ale ten mecz wam nie wyszedł. Znaczy ja ogółem notuję chyba jakąś słabszą formę ostatnio, jeśli chodzi o drużynę wrocławską. Jakbym miał być bardzo złośliwy, to bym powiedział, że najrówniej w tej chwili prezentuje się Patryk Wojdyło. I tak, Damian Drusz i Patryk Wojdyło. Ale jako, że nie jestem złośliwy, jestem po prostu no, trudnym człowiekiem czasem, to powiem, zacznę od plusów i powiem, że Taju Finden po tym meczu na Olimpijskim zaprezentował się o wiele, wiele lepiej. Punktowo dobrze wyglądał, no inaczej, może przyzwoicie wyglądał Maksym Drabik, no ale jednak weźmy pod uwagę, że 9 plus 1 w 6 startach, no to to jest wynik niezły, ale też Maksym przyzwyczaił nas do lepszych startów i też wydaje się, że on jest nieco wolniejszy. Zwróćcie uwagę, że Wrocław w całym tym meczu notował tylko 3 trójeczki. Dwie z nich Taju Finden i jedną dorzucił Maciek Janowski. Więc to może niepokoić, bo o ile tych bonusików, no tam parę wpadło, o tyle, no brakowało chyba jednego, brakowało drugiej linii, powiedziałbym. No liderów było 3. Drabik, Janowski. Można powiedzieć, że Milik znowu nie trafiał, nie? No Milik znowu, no tak, no powiem szczerze, ja nie wiem, a Napoli tak na niego stawia, nie? A ten dalej w słupki normalnie z metra. No. Ja nie wiem, ale też szkoda mi Waszka, powiem szczerze. To taki fajny sympatyczny. Bardzo fajny chłopak. Krzysiek, może to taka... czy Piotr Baron testował drużynę z Wrocławia? Bo tam takie komentarze dochodziły jeszcze w niedzielę, że tor był inny niż zwykle, troszeczkę bardziej twardy, tak? Tak samo można powiedzieć. Co się dzieje w Gorzowie co chwilę, co runda, co mecz, to inny tor. Wiadomo, no trzeba jakoś dopomóc swoim ścianom,
jeżeli taka jest metoda, jak nie wystarcza galaktyczny skład i jeszcze chce poprawiać boisko, że tak powiem, no to jego wola, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Może się przewieźć, a może wypalić tak samo w playoff. Tomek, tak patrzę na to zestawienie Fogelni Leszno, patrzę na te zdobycze punktowe i tak Szymon Schlauderbach to chyba przychodzi do domu i rzuca tornistrem w kąt i nie wiem, się chowa pod kocem, bo tak naprawdę tylko jemu nie wyszedł ten mecz, a reszta to... No ale może sobie rzucać, ale za chwilę przyjdzie do niego Emil, Jarek, Piotrek i Janusz i powiedzą, chłopie, luz, nic się nie stało, daliśmy radę, jako zespół, więc my spoko, nie załapał. My pociągniemy. A wy się tak śmiejecie z takim Waszka, Milika, że on nie trafia, to guzik, prawda, między słupki maszyny startowej trafia, więc dajcie chłopu spokój. Tak naprawdę powiedziałem tydzień temu, że forma Waszka i Maxa może być ważąca dla Wrocławia w Parkwayowi i na razie się to chyba potwierdza, więc... Mnie osobiście uciekł kandydat do srebra w tym momencie, bo ja nie wiem już na kogo stawiać, bo złoto to chyba jest takie strzelone. Będziemy się tego trzymać, natomiast no nie ma co gadać o Fogo Unileszno, chłopaki, bo no co będziemy to samo gadać co chwilę? Mateusz, ty masz taką jakby zawsze puentę na koniec tego spotkania, możesz rzucić. Znaczy ja bym powiedział, że spojrzę na te punkty, że fajnego tweeta widziałem gdzieś, że przed sezonem zastanawiali się w Lesznie, czy to ściągać Kurca czy Frika. Chociaż na korzyść Kurca oczywiście idzie trójeczka i dwa z bonusem, no to trzeba przyznać, że tam jednak dwie podwójne wygrane padły i tak gdyby liczyć wkład wynikowy plus minus, no to chyba w biegach z Kurcem Leszno częściej zyskało, a w biegach z Frikiem to raczej Wrocław bardziej tracił. Jeśli tak patrzymy, no to jak najbardziej. Zresztą Maxiu Frik to trochę takie rozczarowanie, mam wrażenie, jeśli chodzi o transfer. Tak więc Fogołnia Leszno wygrywa w cuglach tą rundę zasadniczą, trzeba to tak powiedzieć wprost. I z herbatką na fotelu czeka sobie na pierwszy z półfinałów, to już w niedzielę, no i będzie się działo. A teraz Toruń walczył dzielnie z Gorzowem u siebie, a to było tak. W sezonie. Bardzo dużo pracy wkładaliśmy, że w końcu ubiegłego roku zimą różnie z tym bywało, tak? Natomiast dzisiaj chłopaki w obecnym przedaniu nie jest przypadkowa, także to jest fantastyczne zawody i nie tylko dużo mówić. Spodziewam się, że zaskoczymy go wiktorem, nie mając do tego większej wątpliwości. Getwell Toruń wygrywa 55-35 ze Stalą Gorzów. Stal Gorzów za chwilę, ale mamy tutaj przedstawiciela kibiców z Torunia i przedstawiciela kibiców z Gorzowa, więc pomęczymy ich obu. Tomek sobie posłucha na razie, ale najpierw Mateusz Dziopa i Toruń. Proszę Cię, powiedz mi o tych matematycznych szansach legendarnych Torunia. Jak Ty to widzisz? Powiem tak, znaczy zacznę od tego, że no, kibic bardziej dziennikarz, mimo wszystko, umówmy się, więc gdzieś tam zachowuje pewną dozę obiektywności, mam nadzieję, że całkiem sporą. A co do szans, jak już Ci mówię, no to w Toruniu patrzą bardzo często w historię i wiedzą, że Łaguta w Częstochowie to zawsze była korzyść dla Torunia, nawet jeśli, zwłaszcza jeśli nie jechał w barwach toruńskich, to trzeba podkreślić, bo tak, żebym jeszcze podpowiedział, który bo to jest piękne słowo.
No powiem szczerze, każdy, bo taki jeden to miał nawet punkty odjęte za wiadomo który mecz. Każdy jest tur... skacie ten staruniak, hej! Hej! Kto nie skacie ten staruniak, hej! Hej! No, no właśnie, więc Toruń no, ma dobre spójki, dlatego grudzień zeszłym sezoniem, tylko przypomnę jeszcze, że ten wyjazd do Częstochowy miał całkiem udany. No i tak to właśnie jest, proszę Państwa, że Częstochowa nie jechała, a Grudziądz nie jechał, a my najwięcej o Grudziądzu i Częstochowie. Pozdrawiamy oczywiście i Grudziądz i Częstochowy. Tak, tak, pozdrawiamy, ale Toruń? No co te matematyczne szanse? To bardzo prosta sprawa, to musi Grudziądz wygrać w Częstochowie i tu się matematyka kończy. Jeśli ktoś umie dodawać 3, to wie, co to oznacza. Ja już myślałem, że jakąś całkę wyciągniesz, więc dobra, niech będzie, że... Ja dobry, ja ewentualnie procenty mogę, procentowe szanse, ale to... Tyle w tym temacie, przechodzimy do Gorzowa. Taki trochę niepokój, Krzysztof, w Gorzowie przed playoffami po tym spotkaniu, czy to tak miało być? No myślę, że to jest taki kubeł zimnej wody na głowy gorzowskich zawodników. Na razie wszystko szło dobrze, zgodnie z planem, były planowane porażki, były planowane zwycięstwa, no ale tutaj jednak te rozmiary trochę niepokoją. Ale trzeba przyznać, że to ta wizyta w Toruniu to była ostatnia w tym sezonie, tak matematycznie rzecz biorąc to o. Może nie, ale... No jednak, nie oszukujmy się. No skłania się ku temu, że to po prostu ostatnia była wizyta w tym sezonie. Jacek Frontczak mógł zaszaleć, mógł kombinować, mógł może robić tor pod kątem już przyszłego sezonu. Na szczęście jego zawodnicy na tym się nie przejechali. Gorzej było z Gorzowianami, jak sam Bartek po próbie toru przyznał, że jest dość ciężko, to jak Bartek mówi, że jest dość ciężko, to reszta zespołu może mieć ogromne problemy. No i tak rzeczywiście było. Same śliwki w programie były do wypełniania po stronie gorzowskiej. Dziwi mnie i martwi trochę postawa Szymona Woźniaka, bo te 3-0 to kompletnie człowiek się pogubił ze sprzętem po sobotniej Grand Prix, gdzie no, wyjeżdżał. Wypakował się do busa umiarkowanie zadowolony, bo miał jeszcze zakusy na półfinał. No jednak nie wyszło, troszkę zabrakło tego jednego punktu, ale myślę, że ta porażka jest takim kubłem zimnej wody na głowy. Jest trochę przemyśleń, jest materiał szkoleniowy dla trenera Chomskiego. Dzika karta dla Szymona Woźniaka. To była pewne tak jakby... pobudzenie przed playoffami, to miało mu dać takiego kopa i rzeczywiście to SGP, już mówimy skrótami, nie wyszło tak źle, nie może się niczego wstydzić. Potem przyjeżdżają chłopaki do Torunia i właśnie i Martin Baculik, chociaż to jest ten może syndrom zwycięstwa, ja nie wiem co tam się dzieje po takich Grand Prix, nie domyślam się. Ale... Ja nie zdradzę szczegółów co było na mieście, także spokojnie. Ale postawił no, coś Słowackiego? Szybko się zawinęli do różnych miejsc. No szybko po prostu zamknęli lożę honorową, nie mogliśmy się dostać niestety. To jednak, no. Jednak powiedział, no wiecie. Dobra, to do Tomasza przejdziemy. Tomek, bardziej cię zaskoczył Get Well Toruń i że to tak może na luzie już, bez żadnej presji, presja minęła, jadą sobie jak chcą, czy bardziej jednak zaskoczył in minus zespół z Gorzowa? Torun jechał u siebie, więc niby wiadomo, ta przewaga zawsze jest, wydaje się, oczywista, a tutaj z kolei, tak jak właśnie Krzysiek powiedział, no to wyglądało tak, jakby Martin, nie wiem, te silniki z sobotniego zwycięskiego Grand Prix zostawił w busie i stwierdził, dobra, pojadę na inny i będę ich tam męczył, bo one to się jeszcze przydadzą. Na Grand Prix. I na Grand Prix, tak, więc co ja je tam będę eksploatował i wyszło jak wyszło. Tutaj Toruń jeszcze teoretycznie te swoje szanse na playoffy niby zachowuje, a jeżeli to się faktycznie stanie, że Grudziądz da radę w Częstochowie, to ja chyba tyle punktów, ile Grudziądz w Częstochowie zwycięskich zdobędzie, to ja tyle razy obsłyszę pomnik Mickiewicza. Zapisane, jakby co. Zapisałem to, Tomasz, więc
martwi po raz kolejny postawa gorzowskich juniorów, gdzie w zeszłym sezonie mówiło się, jaka to formacja juniorska osiąga, jaki to osiąga progres. No niestety w tym sezonie jednak albo się zwija ten talent i nie ma tego rozwoju, albo nie wiem, w czym tkwi problem, bo na pewno zaplecze i finansowe, i sprzętowe mają chłopaki zapewnione. Też pojawiały się te kontuzje, to na pewno wybija z rytmu przygotowań do meczów. Trapiony przez kontuzję Rafał Kaczmarz, jakie problemy mu sprawiały nawet wejście w łuk, nawet robił go na 2-3 razy. Nie była to płynna jazda. Nie wiem, no na pewno będą musieli popracować nad młodzieżą, bo to na pewno może być kluczowe w fazie play-off. No, to tu ma Krzysiek rację, bo rzeczywiście Rafał Kaczmarz to nawet we wszystkich symulatorach takich online jest całkiem niezłym zawodnikiem, więc na jakiejś podstawie to te gry się buduje. Ale dobrze, w takim razie podsumujemy sobie teraz jeszcze tą kolejkę tabelą. 29 punktów, 8 punktów nad drugą Cash Broker Starą Gorzów ma Fogo Unialeszno. Betard Sparta jest trzecia i to trzecie miejsce być może będzie zagrożone, bo Forbes Włókniarz, który jest piąty, może być nawet właśnie trzeci, spychając Getwell Toruń, który jest teraz czwarty, na piąte, a tam na dole to się już niewiele zmieni. Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Bo LSI to takie za bardzo poważne być nie może, więc sobie wrócimy do soboty i do rundy Grand Prix Polski, które no mnie rozczarowała ta runda bardzo. Ale to sobie zobaczmy pewne zdarzenia, o których głośno było w tym tygodniu. No tu widzimy kolejny wyjazd z łuku. Który to palec? Oj. Niepotrzebne to wszystko. No nie wiem, czy jest sens komentowania tych obrazków. Trochę powtórka z Molili, ale chyba ostrzej. Oj. Oby się to skończyło po prostu wygaszeniem emocji, a nie niepotrzebnymi rzeczami. Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim zapamiętamy. Ja przynajmniej zapamiętam z czterokrotnie powtarzanego finału, bardzo nudnej rywalizacji na torze, no i tego magicznego kciuka Macieja Janowskiego w kierunku Nikiego Pedersena. Krzysztof, opinia o samym turnieju, bo ja powiem ci tak, że byłem pierwszy raz w Gorzowie, tak się złożyło, i potwornie dobre wrażenie zrobiła na mnie atmosfera, stadion. Natomiast sam turniej i ten tor przede wszystkim, no słabo. No i to zdarzenie z Niki. Tak jak zauważyłeś, sama atmosfera kibiców, widać, że to jest święto żużla. Dużo gości z zagranicy, dużo Niemców, dużo Brytyjczyków, dużo Skandynawów. To się robi tak w Gorzowie wtedy międzynarodowo. Może i tak było, że nie były ciekawe, ale były momenty elektryzujące dzięki naszemu Maćkowi. No właśnie. Dzięki Duńczykowi. Choć rola moim zdaniem Pedersena była tam epizodyczna, bo sam sobie nagrabił Maciek przez tą sytuację na torze. Po prostu Niki jechał jak Niki. Jak każdy żużlowiec, każdy by zrobił to samo. Na miejscu Maćka, na miejscu Nikiego, Maciek zrobiłby pewnie to samo. Nie podobało mi się jego zachowanie, bo to dopiero później powtórki na telebimach, kiedy zostały pokazane, było widać ten sławny palec. Niepotrzebne obrazki, Papa Janowski też się nie popisał swoim zachowaniem. Puściły nerwy w pewnym momencie. Pewien ogólnopolski dziennik sportowy pisał, jak to Maciek ma lód pod kaskiem, chłodna głowa, wszystko poukładane.
No jednak na drugi dzień okazało się, że tak nie jest. Krzysztof nam tak powiadał, że teraz w sumie to wyczerpał czas antynowy, ale teraz już wracam do tej samej sytuacji, tylko z Magiciem. Grand Prix każdy widział, no nie będziemy omawiać tutaj wyników sportowych, każdy wie jak to się skończyło. Brawo Martin Baculik. Mateusz. Myśleliśmy, że Maciek bardzo fajny gościu, ale no tutaj coś... Ja nie przyjmuję tłumaczenia, że to za cały kształt, bo Niki, wszystkie te pojedyncze sytuacje, które były w przeszłości, to powinny być rzeczywiście tak samo sankcjonowane, ale za cały kształt ja tego nie kupuję. Proszę. To teraz ja wam trochę dosypię suchej na wierzch, nie więcej niż sypali w Gorzowie. Zacznijmy od tej sytuacji. Dobrze, no Maciek, no jakby nie patrzeć, Niki pojechał, no tak jak typowo, jak Pedersen właściwie, nikogo nie zaskoczył tak naprawdę swoją jazdą i to było zgodnie z regulaminem, nieraz widzieliśmy ostrzejsze starcia, na przykład w Ekstralidze z Żagarem był taki bieg, pamiętam, tam na pewno ostrzej się cieli i było okej. No a Maciek się zagotował, to mnie troszeczkę zdziwiło, no bo właśnie tak jak mówisz, Rafał ma taką opinię raczej stonowanego, spokojnego, a chłopak nam się zagotował, a wydawało mi się, że to jest tendencja Craiga Cooka raczej, aniżeli Maćka. I no cóż, no całe to Grand Prix było takie trochę dziwne, że no, Fredrik Lindgren, który jest w czołówce, nagle gdzieś tam na końcu i to nie Fredka, tylko raczej taka, nie wiem, taka trochę tchórzo Fredka, miałem wrażenie chwilami, że po prostu gratulacje Martin Baculik i Bartek Smarzyk, no miejscowi chłopcy jakby nie patrzeć w tym sezonie odczytali tor, byli szybcy, no i tego dnia byli najlepsi, więc wygrali. No. Mateusz, to wytłumacz mi sytuację Holdera, który w sobotę robi olimpiadę, a w niedzielę. No ploteczki mówią, że sympatyczny Chris jeździł, no sympatyczny zależy od wyniku, że zrobił po prostu, startował na dwóch różnych sprzętach. Miał bodajże sprzęt Andersona w sobotę, a podobnież od, no i właśnie, jakiś inny sprzęt miał w niedzielę. Dobra, a teraz chłopaki, bo Tomek nam już zastygł całkowicie. Tutaj byś się mógł powiedzieć. Ja nie wiem, co byś mógł Tomek teraz jeszcze powiedzieć, bo oni powiedzieli już wszystko, więc może w jakieś wrażenia, co cię podobało, ci się coś w Gorzowie. Chłopaki pozamiatali temat, zamknęli i w ogóle już nie ma co powiedzieć. Może powiedz o kibicach, jak się przepychają. No tak, to generalnie kibice w Gorzowie to... Tylko czy tacy... No chyba mam wrażenie jedni z bardziej szowinistycznych są, bo jest finał, Martin jedzie pierwszy, a nagle pół stadionu skanduje puść go, no matko boska. A w ogóle to pozdrawiam pana, który w takiej żółtej bluzie stał za mną i miał pretensje do kibiców, którzy chodzili z kiełbaskami i z piwem, że oni to różla nie czują, a... Kurde, ale pyszna, pyszna kiełbaska, kurde, pyszna. Co bieg mi się pytał, kto jedzie w tym wyścigu, więc... No, także tak to Grand Prix w Gorzowie było. Ja zmontuję taki ciekawy vlogowy odcinek na kanale, pojawi się z tej dniowej wycieczki. Na dzisiaj to będzie chyba wszystko. Jak o czymś zapomnieliśmy, to sobie i tak już nie przypomnimy, więc następny odcinek LSD będzie, kiedy będzie. A za dzisiaj dziękuję kolegom moim sympatycznym. Krzysztof Frączek, ambasador PG Ekstraligi. Dzięki, Krzysiek. Dzięki bardzo. Zapraszamy kiedyś na jeszcze raz. Jak będziesz tylko na pewno skorzystam. Miło się rozmawiało. Dzięki bardzo. Mateusz i Ziemowit. Dajcie Ziemowitowi coś powiedzieć w końcu. No, cześć. I zagieł. Nie, ale ja muszę jeszcze, bo musimy pozdrowić naszych przyjaciół z Trunia, jak zawsze, bo ostatnio kolega Bartosz zrobił takie wrażenie, że krzesło się załamało i po prostu to jest autentyk, słuchajcie. Więc pozdrawiamy bardzo serdecznie krzesło, Bartosza i w ogóle cały tor. Mateusz i Ziemowit Dziopes. A Mateusz oczywiście Przegląd Sportowy, Radio Gol i inne takie. Tomek Kania, dzięki Tomek za...
kolejny odcinek Tygodnik Żużlowy, ambasador PG Ekstraligi. Widzimy się, nie wiem kiedy, ale dzięki. Widzimy się i słyszymy, dzięki. Rafał Martuszewski, za ten odcinek dziękujemy, zdrowia, szczęścia, winszujemy i w ogóle to cześć.